was a morning in June when I heard that tune falling up to the beat of your heart. Like a white crane sails from a startled trail, our eyes met and then landed so well. Cześć! Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Doliny Kościeliskiej. Zanim tam ruszymy, trzeba przede wszystkim spakować dobrze plecak. W takim plecaku nie może zabraknąć prowiantu. Zabieramy kanapkę, banana, słodycze, żeby nam energii w trasie nie zabrakło. Bierzemy oczywiście picie. Dzisiaj trasa nie jest długa, więc wystarczy taka półlitrowa butelka. Ważna sprawa to na pewno apteczka, bo coś się może wydarzyć po drodze, żebyśmy potrafili czy sobie, czy komuś udzielić takiej pierwszej pomocy, mieli te najważniejsze przede wszystkim środki opatrunkowe. Kolejna sprawa to mapa, żebyśmy dobrze się mogli zorientować w terenie, sprawdzić czas przejść, sprawdzić kolory szlaków. Dzisiaj będziemy też podglądać przyrodę. Żeby to robić, bardzo przydatna jest lornetka, wtedy nie musimy blisko podchodzić do zwierząt, możemy je z dystansu bezpiecznie podglądać. I oczywiście dodatkowa warstwa odzieży, jest już zima, trzeba się ubierać na cebulkę, więc kilka warstw, tutaj już na sobie mam takie dwie warstwy. Dodatkowa, jeszcze najcieplejsza idzie na zewnątrz, na razie do plecaka. I czapka, bo już tego słońca teraz dużo nie ma, więc pewnie większość dnia będziemy mieć ją na głowie. No to idziemy. Zanim wyjdziemy, no to jeszcze jedna sprawa. Dobre buty. Już o tej porze roku nie żadne Adidasy czy sandały, ale buty lepiej powyżej kostki i z solidną podeszwą, bo będziemy dzisiaj chodzić trochę po kamieniach, wspinać się po łańcuchach, więc taka przyczepność na pewno będzie nam potrzebna. Zanim wyjdziemy w góry, trzeba sprawdzić pogodę. Oczywiście nie w tym momencie, jak wiążemy buty, tylko troszkę wcześniej. Najlepiej poprzedniego dnia dla pewności. I jeszcze rano drugi raz, bo ta pogoda potrafi się zmienić. Dzisiaj mamy mieć temperaturę jakieś 6-7 stopni. Ma być trochę słońca, trochę chmur. Prognoza nie pokazuje opadów, więc mamy szansę na widoki. Ale na pewno trzeba być dobrze ubranym. Jesteśmy już przy wejściu do Doliny Kościeliskiej. Zaczyna się tutaj kilka szlaków turystycznych. Tutaj kierunkowskazy, które pokazują miejsca docelowe i kolory szlaków. Ważna sprawa, że te kolory nie oznaczają trudności. One służą do orientacji w terenie, do orientacji na mapie, więc nie sugerujmy się, że szlaki czerwone czy czarne to te najtrudniejsze, bo nie zawsze tak jest. Teraz jesteśmy w tym miejscu, w Kirach, na wysokości 930 metrów nad poziom morza i pójdziemy głównym szlakiem w Dolinie Kościeliskiej, wzdłuż Potoku Kościeliskiego. Naszym pierwszym celem jest Wąwóz Kraków, taka boczna odnoga Doliny Kościeliskiej. Dzikimi mieszkańcami Doliny Kościeliskiej są niedźwiedzie tatrzańskie, niedźwiedzie brunatne. Jest ich tutaj kilka. O tej porze roku jeszcze nie śpią, więc jest jakaś szansa, że je spotkamy na szlaku. Tak, do takich spotkań dochodzi najczęściej, kiedy niedźwiedzie po prostu przechodzą z jednej części doliny do drugiej, kiedy gdzieś żerują w okolicy szlaku. Są to sytuacje, które no czasami wzbudzają u turystów niepokój, ale niedźwiedzie nie atakują ludzi, jeśli same nie czują się zagrożone, więc jeśli zachowamy odpowiedni dystans, to możemy spokojnie te zwierzęta obserwować. Kraków
Krajobraz Doliny Kościeliskiej zmienił się w grudniu, dokładnie w Boże Narodzenie 2013 roku. Tutaj po prawej jest cały stok wyłamanych drzew, korzeni. Rósł tutaj taki las świerkowy. Większość drewna została usunięta i posadzono tutaj buki, jodełki, bo naturalnie powinna rosnąć tutaj właśnie taka buczyna. Czyli ta strefa, ta część Parku Narodowego to jest taka ochrona czynna, gdzie przywracamy te naturalne lasy. Tą buczynę powoli będziemy mogli obserwować, jak ona tutaj rośnie, więc z roku na rok będzie tutaj coraz bardziej zielono. Dolina Kościeliska to nie tylko piękna przyroda, ale też ciekawa historia. Gdyby się cofnąć 200 lat wstecz, to nie ma tutaj turystów, ale jest tutaj ośrodek górniczo-hutniczy wyżej w dolinie kopalnie żelaza, a na tej polanie niewielka huta, która przetapia to żelazo. Dzisiaj pozostałością jest ta zabytkowa kapliczka. Through this world, will you guide me? Through this pain, will you always hold my hand when I need you? When I don't know what I'm doing with myself, I'm a lost soul. Walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the baggage 'cause I think that I can. And I wait for the right time to go with my plan.